Sport w moim przypadku jest bardzo ważny, ponieważ przy mojej chorobie, jaką mam, mam stwardnienie rozsiane, jest bardzo ważne, żeby stymulować wszystkie mięśnie do pracy, ponieważ one pomagają w przewodnictwie informacji z mózgu do ciała, że mogę chodzić, mogę mówić, że mogę egzystować normalnie. Dla mnie sport jest taką odskocznią, zapomnieniem o tym, że jestem chora i że jestem niepełnosprawna. O chorobie dowiedziałam się 12 lat temu, na 1,5 miesiąca przed moim ślubem. Obudziłam się pewnego dnia i nie mogłam wstać z łóżka i nie wiedziałam, co się dzieje. Moje ciało odmówiło mi posłuszeństwa. Niby teoretycznie mogłam ruszyć ręką, ale nie mogłam jej ruszyć. Wszystko mi wirowało. Czułam się, jakbym była po jakiejś, nie wiem, strasznej, dużej imprezie, gdzie bym palowała do rana i nadużyła dużą ilość alkoholu. No i o ile to było dramatyczne, ponieważ byłam na 1,5 miesiąca przed ślubem, a ja nie mogłam chodzić i nie było wiadomo, czy ja wstanę z tego łóżka i co mi jest przede wszystkim. Stwierdzono podejrzenie, że jestem chora na stwardnienie rozsiane, ponieważ nigdy przy pierwszym podejrzeniu nie dają 100% diagnozy. Nauka słuchania mojego organizmu zajęła mi mniej więcej rok. Jak się okazało, organizm mówi. Faktycznie mi mówi ten SM, to mnie mówi, kiedy ja się będę źle czuła. Mniej więcej wiem, jaka jest różnica między złym samopoczuciem, złym samopoczuciem, a kiedy jest to zmęczenie SM-owe. Przed diagnozą też uprawiałam dość sporo sportu. Mój tato we mnie tak zakrzepił takiego sportowca, duch sportowca, żeby się nie poddawać. I zawsze gdzieś chodziłam na różnego rodzaju fitness, aerobik, jazda konna, praktycznie wszystko. Natomiast i to mi być może, znaczy na 100%, to, że byłam w miarę wyćwiczoną osobą, pomogło mi funkcjonować normalnie i pomaga w dalszym ciągu. Ja mam tyle zmian w głowie, że nie powinnam chodzić, powinnam być na wózku inwalidzkim, w dodatku jeszcze z 12-letnim stażem chorobowym. Nie powinnam robić to, co robię. Powinnam być na wózku, co najwyżej, w najlepszym wypadku chodzić o kulach. A jak widać po mnie, biorę udział w różnych biegach wyczynowych, nawet w Ranmagedonie, co prawda z pomocą koleżanek, ale jednak to ja robię sama. Zawodnicy, jak jest? Super! Ja cały czas eksperymentuję, to pole dance, czyli taniec na rurze też uprawiałam, teraz uprawiam szarfy, czyli fly fitness, również ostatnio spróbowałam nawet crossfitu i bardzo mi się podoba, oczywiście siłownia, bieganie, nie wiem co jeszcze, bo praktycznie chyba wszystkiego próbowałam, co można. Tak jest, noga prosta góra, druga dół i na krzyż, hop, biodra góra, tak jest, hop, hop i hop, tak. Agnieszka ma problem z koordynacją, tak, ruchową i te szarfy jej w tym pomagają, tak, bo przez to, że one się bujają, ona zawisa na tych szarfach i musi tą równowagę łapać. Sprostujemy ręce, rozpychamy szarfę i idziemy nóżkami do góry, tak żebyśmy usiadły, żeby biodra były niżej niż stopy. Ja myślę, że ona tego nie robi na siłę, tak? Że robi też to z pasji, bo po prostu sprawia jej to przyjemność i radość, tak? Że nie jest jakby do niczego też zmuszana. I podczas zajęć jakby wiem, że Agnieszka nie jest w stanie też wykonać niektórych ćwiczeń, ale zawsze próbuje, tak? Czy zawsze, nie wiem, złapie się rurki, podeprze czegoś, ale zawsze stara się wszystkie ćwiczenia wykonywać tak jak reszta. Cześć! Cześć! Cześć, Agnieszka! Cześć! Kluczek. Dzięki. Agnieszka nie obnosi się ze swoją chorobą, nie mówi o tym każdemu, prawda? Także ja się o tym dowiedziałam przy okazji i byłam zdziwiona, ponieważ Agnieszka jest bardzo sprawna fizycznie. Widać, że chce ćwiczyć, że sprawia jej to dużo przyjemności. Także no, choroba taka jak jej stwardnienie rozsiane kojarzyło mi się zawsze z osobą mniej sprawną. Natomiast tutaj w tym przypadku Agnieszka wydaje mi się, że łamie tą zasadę. 3, 2, 1 i start. Klapy do przodu. Ćwiczenia, które Agnieszka wykonuje, przede wszystkim są nakierowane na sam ruch. Czyli nie koncentrujemy się na mięśniach i na takich parametrach jak siła czy wytrzymałość, tylko przede wszystkim na funkcji danego mięśnia. I to jest bardzo istotne, żeby ten trening nie był typowo ukierunkowany na przykład na siłę, tylko na sam ruch i na funkcję, jaką powinien wykonywać. Spróbuj wyskoczyć i wykonać rotację zewnętrzną, wybić się do góry i z powrotem wylądować. Agnieszka jest typowym sportowcem, bo
Tak naprawdę to o tym, że ktoś jest sportowcem, nie świadczy to, że bierze udział w zawodach, ale to, że pomimo jakiejś przeciwności losu, czy też napotkania jakichś takich barier, próbuje je pokonywać. Jak każda choroba, SM odzywa się wtedy, kiedy jestem właśnie zbyt dużo stresu, kiedy przesadzę z siłownią czy z jakimkolwiek sportem, jak za bardzo sobie za dużo zaplanuję, że tutaj, dobra, idę tutaj 3 razy w tygodniu, niech będzie siłownia, tutaj fly fitness, może crossfit, a może jeszcze bieganie i jeszcze praca do późnych godzin nocnych. No to wtedy SM mi tak puka, mówi hello, mówi przesadzasz troszeczkę, więc zwolnij tempa. Na szczęście odpukać dawno się nie odzywał, współpracujemy ze sobą, zazwyczaj daje, jego czas jest wtedy, kiedy ja mam wolne i tak się umówiliśmy i jakoś tam, możemy powiedzieć, że współżyjemy ze sobą, bo nie mamy wyjścia. Ja też chcę być traktowana jak normalna osoba, zdrowa, tak cały czas gonię, chciałabym. Ten SM jest gdzieś z tyłu głowy, on czasami mnie zwalnia, ale ja się nie poddam. Moim marzeniem jest być zdrową, tak w 100%. I życzę to wszystkim chorym. Kurczę, wzruszam się, przepraszam, ale to jest, bo tylko ja wiem i inni chorzy, co tak naprawdę czasami czuję.